Bezpośrednie przełożenie matczynej rany jest na nasze relacje, nasz związek, ale też na naszą relację z dziećmi. Dlatego, że ja nie jestem w stanie dać dziecku czegoś, czego sama nie mam w sobie. I teraz nie chodzi o to, że nie mam, że nie miałam w dzieciństwie, tylko że nie mam w sobie. I naturalnie, jeśli ja nie miałam w dzieciństwie poczucia bezpieczeństwa, nie miałam w dzieciństwie wsparcia, jeśli w dzieciństwie czułam dużo lęku, to teraz może być mi trudno mojemu dziecku pomóc budować poczucie bezpieczeństwa. Ono tego ode mnie nie poczuje. Ja mogę robić różne rzeczy, mogę to tłumaczyć, ale ono i tak odczuje to, co jest na tym nieświadomym poziomie. Witam Cię w ABC Związku, podcaście stworzonym specjalnie dla kobiet, które pragną mieć udany związek i stworzyć relacje, na jaką zasługują. Ja nazywam się Sylwia Wurst i od ponad 10 lat pomagam kobietom przyciągnąć do swojego życia wymarzonego partnera i zrozumieć męski świat. Moim dzisiejszym gościem jest Sylwia Kulesza. Na co dzień prowadzi sesje terapeutyczne oraz warsztaty uzdrowienia matczynej rany, spirala życia, gdzie wspiera innych w uzdrawianiu trudnego dzieciństwa. Formalnie jest pedagogiem w trakcie szkoły psychoterapii somatycznej oraz terapii traumy. Pomaga budować życie zgodne ze swoim najwyższym potencjałem. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moim dzisiejszym gościem jest Sylwia Kulesza. Dzień dobry, Sylwio. Dzień dobry. Witajcie, kochani. Powiedz nam na początku coś więcej o sobie. Czym dokładnie zajmujesz się w swojej pracy na co dzień? Na co dzień prowadzę sesje indywidualne, w czasie których wspieram w takim głębokim procesie uzdrawiania trudnego dzieciństwa. Natomiast ponieważ jakby mój czas jest ograniczony i ilość osób chętnych na sesję jest zawsze większa niż ten mój czas, to od jakiegoś czasu prowadzę też warsztaty, kursy uzdrawiania relacji z matką głównie, chociaż to są różne warsztaty co jakiś czas, ale wszystkie odnoszą do wczesnego dzieciństwa i do kontaktu z dzieckiem wewnętrznym. A dlaczego postanowiłaś tak naprawdę zajmować się uzdrawianiem traum z dzieciństwa? Czy wiąże się to z jakąś historią? Co zapoczątkowało Twoją pracę? Tak, to jest taka... Już się zatrzymuję, bo już czuję, że z innej przestrzeni teraz mówię. No to tak właśnie działa u mnie. Bo to ta właśnie przestrzeń moja, przestrzeń rany i przestrzeń bolesna, która teraz jest jakby mniejszą raną, a większym takim źródełkiem inspiracji i natchnienia, to właśnie ta przestrzeń moja zainspirowała mnie do tego, żeby się dzielić swoim doświadczeniem, żeby pomagać innym. Dlatego, że jakby to, co robię, jest wynikiem właśnie mojej własnej drogi. I u mnie było właśnie jakby w tą stronę. Znaczy, ja nie myślałam nigdy, że będę w ten sposób pomagać, że będę się dzielić swoją wiedzą tak, jak to robię teraz. Raczej szukałam różnych sposobów na siebie. Wydawało mi się długo, że no dosłownie, że jestem beznadziejnym przypadkiem i że wiele rzeczy powtarzam i kręcę się w starych schematach i nic mi nie pomaga. I kiedy to tak trwało wiele lat i w końcu coś zaskoczyło i w końcu to zaczęłam widzieć wyraźną zmianę i jakby różnicę też w moim podejściu, jak kiedyś pracowałam właśnie ze sobą, a jak teraz kontaktuję się ze sobą, z Aurorą, z dzieckiem wewnętrznym. Aurora to imię mojego dziecka wewnętrznego. To z tej przestrzeni takiej radosnej, takiej, że wow, to się da, to jest możliwe, to ja bardzo poczułam, że ja chcę innym też pomóc, że na pewno jest ktoś, kto tak jak ja jeszcze jakiś czas temu szukał sposobu i czeka. I dlaczego ja mam się tym nie podzielić? No i to tak trwa już ponad 3 lata, to moje dzielenie się tym właśnie. I widzę, że nie ma końca, bo ja cały czas jestem w tym swoim procesie, cały czas coś się zmienia, cały czas pojawiają się nowe wyzwania i tak jak właśnie po tej spirali, tak jak kiedyś myślałam, że uzdrowię relacje ze sobą, później mój związek, później jakieś inne tematy, to teraz tak się poruszam coraz szerzej i cały czas widzę, jak to dzieciństwo jednak wpływa, trudne dzieciństwo wpływa na nasze dorosłe życie, ale no właśnie, teraz to robię z takiej przestrzeni, takiej ciekawości, takiego odkrywania, takiego, że to ja jeszcze mogę to zmienić, to jeszcze tu siebie mogę odkryć, ale już nie z takiej przestrzeni, że coś jest ze mną nie tak i ja się muszę naprawić. Mhm. Ja myślę, że nie tylko ty miałaś takie wrażenie, że gdzieś tam
byłaś osobą beznadziejną. Myślę, że osoby z trudnym dzieciństwem często tak myślą. Ja również byłam taką osobą i gdyby nie własna terapia, to byłoby mi pewnie trudno wyjść z pewnych schematów. Ale wspomniałaś o wewnętrznym dziecku. Jest to bardzo, bardzo ważne, żeby z nim pracować, kiedy chcemy coś uzdrowić. Ale czym jest to wewnętrzne dziecko i jak się z nim skomunikować? No właśnie, dla mnie temat dziecka wewnętrznego jest bardzo szeroki i też taki, taki bardzo osobisty. Ja na początku, jak spotykałam się z konceptem pracy z dzieckiem wewnętrznym, to właśnie mówiłam pracować z dzieckiem wewnętrznym, skontaktować się z nim i to mi się kojarzyło z taką twórczością, kreatywnością, że ja wrócę teraz do siebie małej, zobaczę, co ja lubię robić, odkryję tą swoją spontaniczność, radość. Podczas gdy, kiedy zaczęłam kontaktować się ze swoim dzieckiem wewnętrznym, to w ogóle zmieniło się moje podejście i ja tego nie nazywam pracą w tej chwili, chociaż tak było na początku, ani narzędziem. Dla mnie to jest żywa istota we mnie, to jest żywa część mnie, która czuje, która jest, która ma swoje potrzeby, która ma dużo do powiedzenia, jeśli tylko zechcemy jej słuchać. I no, dla mnie to jest zawsze spotkanie, takie głębokie spotkanie, kontakt i to jest po prostu część mnie, bardzo ważna. Co więcej, ja też odkryłam, że w tym swoim procesie odkryłam, że droga do duszy, droga do tego czegoś więcej prowadzi właśnie przez nasze dziecko wewnętrzne. Że ono, tak jak my się, lubię to porównanie, tak jak się rodzimy, jesteśmy tą duszą w ciele i z tą jeszcze pamięcią i z tym wszystkim świeżym, tylko na tym świecie tutaj, to właśnie kiedy my dochodzimy tak głęboko do dziecka wewnętrznego, jakby odsłaniamy te różne mechanizmy obronne, te maski, te nakładki, no to właśnie zostaje to. I to coś, ta esencja w nas, ona ma ten bezpośredni kontakt no, z boskością też w nas. Więc dla mnie to jest takie, dla mnie to jest magia po prostu. Tylko trudne to jest często, dlatego że to dziecko wewnętrzne nasze, ono tam sobie siedzi, zlęknione często, zasmucone, przekonane właśnie, że jest beznadziejnym przypadkiem, że nikt do niego nie przyjdzie, że nikt go nie kocha, że ono się musi naprawić, musi zasłużyć i musi zrobić wiele rzeczy, żeby w końcu ktoś się zauważył. No jak my się z nim kontaktujemy, no to właśnie wychodzą te wszystkie trudne emocje, pokazuje się no, ten demon w nas, bo to jest taki mały, po prostu straszny potworek, który siedział tam tyle lat i nikt do niego nie zaglądał. Ale kiedy my jego przyjmiemy właśnie, kiedy oswoimy te emocje, kiedy pokażemy, że ty mnie nie przestraszysz, ja tu z tobą będę, choćby nie wiem co, to on krok po kroku zaczyna się oswajać, zaczyna się pokazywać od innej strony zupełnie. I tam jest wtedy ta właśnie nasza twórczość też. Czyli właściwie do tego wewnętrznego dziecka też trzeba troszeczkę podejść tak, jak w ogóle do małych dzieci. Delikatnie, spokojnie, wziąć przysłowiowo za rączkę i gdzieś tam prowadzić w życiu, nawiązać taką relację związaną z poczuciem bezpieczeństwa, tak? Żeby to dziecko w nas czuło się bezpieczne. Tak, żeby to dziecko mogło tak złościć się, denerwować, krzyczeć, a jednocześnie wiedzieć, że jest bezpieczny rodzic obok, którego to nie przestraszy, który nie powie, przestań, bo jak nie, to nie będę cię kochać, przestań już się mazgalić, bo cię nie chcę słyszeć, albo się nie przestraszy, nie ucieknie, tylko utrzyma tą przestrzeń. Ja tu jestem, możesz się złościć, ja jestem dla ciebie, pokażę ci, jak się uspokoić, poddychamy razem, ale jestem, wspieram cię. I to dziecko się uspokaja. I tak jak każde dziecko, w momencie jak się uspokoi, jak poczuje się wspierane, poczuje, że te emocje odchodzą, to długo nie będzie tak siedzieć bezczynnie, tylko zaraz będzie chciało się bawić i robić coś przyjemnego. I to jest dla mnie właśnie taki jakby ciągły proces, bo to też jest coś, co ja też takie moje rozczarowanie początkowe, ale teraz się cieszę, że to właśnie tak jest. Natomiast mi się wydawało, że my to robimy jednorazowo. Czyli jak ja już się tam przegrzebię i mi się pokaże tylko to złote dziecko wewnętrzne, to szczęśliwe, to już tak zawsze będzie. Już ja siebie odkryję i już zawsze będę tylko szczęśliwa. Natomiast to jest proces i zawsze jesteśmy trochę w tym, trochę w tym i każdego dnia na nowo to się wydarza. Gdzieś się czuję smutna, jak przyjmę ten smutek, to później coś popłynie. Pracujesz z matczyną raną, z tą taką chyba najważniejszą relacją, jaką człowiek w ogóle buduje tutaj w życiu.
Powiedz mi, czy nasze zaniżone poczucie własnej wartości, które często jest u kobiet, wynika właśnie z tym, że gdzieś ta relacja z mamą była nie taka, jak powinna? Tak, to ma bardzo duży wpływ. I tak sobie myślę w ogóle o poczuciu wartości, że to jest jakby poczucie wartości, czyli to, na ile ja czuję, że ja mam wartość. I pytanie, dla kogo ja miałam najpierw tą wartość, zanim zaczęłam mieć sama dla siebie? No właśnie dla tej mamy. Oczywiście dla taty też. Ojciec jest tak samo ważny. Ale ja jakby archetypowo mówię o matczynej ranie, bo to jest taka pierwsza nasza relacja. I zwłaszcza dla nas kobiet, ta relacja z mamą jako drugą kobietą bardzo dużo nam, czy w ogóle jest taką mapą, bardzo dużo nam pokazuje, tak, o świecie, o nas samych. Proste rzeczy. To, jak my czujemy, że nasza mama na nas reaguje od maleńkości. I my to jakby czujemy bardziej niż słyszymy, niż widzimy, bo ta mama może powiedzieć, chodź kochanie, przytulę cię, a my czujemy, że ona przytula i odpycha, albo przytula i robi to niechętnie, albo w pośpiechu. I nasze ciało to odbiera. Więc my bardzo dużo komunikatów, takich stwierdzeń, często niewerbalnych, odbieramy od naszych matek, które mówią nam o tym, czego można się spodziewać od drugiej bliskiej osoby, co my znaczymy dla kogoś, czego można oczekiwać, jak komunikujemy nasze potrzeby, jak się nas traktuje. I to są często takie rzeczy, bo ja też się spotykam w swojej pracy z tym, że ktoś mówi, ja naprawdę miałam i mam dobrą relację z moją mamą. I ona była dobrą matką. Okej, ale mogła mieć mnóstwo swoich ran i przekazała ci je nieświadomie i ty nawet nie wiesz, że je niesiesz. I nawet to, w jaki sposób przewijam dziecko małe, czy robię to w pośpiechu, czy robię to szybko, które części ciała są pomijane podczas kąpieli, kiedy dziecko głaszczę i przytulam całe, ale są fragmenty, kiedy robię to w pośpiechu. Jak nawet to może mówić nam, kobietom, o różnych naszych częściach ciała. Że te miały dużo miłości i obecności matki, a inne mniej. I później naturalnie siebie tak traktujemy. Tak jakby specjalnie podaję takie właśnie niewerbalne przykłady, żeby pokazać, jak bardzo to jest złożone i często właśnie nieświadome. Natomiast to właśnie w relacji z mamą przede wszystkim no, uczymy się tego, że my coś znaczymy albo nie znaczymy. I co my znaczymy, i jak wiele, i jaką wartość mamy dla tych naszych mam. I tak sobie też pomyślałam teraz od razu o stylach przywiązania, jakby nie chciałam też wchodzić całkiem tak głęboko w tą teorię, ale bardzo zachęcam do tego, żeby rozwinąć teorię stylów przywiązania, bo to jest taki naprawdę bardzo duża część wiedzy takiej przebadanej, kiedy rzeczywiście widać bardzo wyraźnie, że ta wczesnodziecięca relacja z matką wpływa na to, jak my później traktujemy siebie i jak się zachowujemy w innych relacjach. Od tego właśnie, jak nasza mama reaguje w tym wieku takim bardzo wczesnym, do 3-4 roku życia, na nasze potrzeby. Czy reaguje w sposób przewidywalny, czy reaguje odrzuceniem, czy jest dostępna jakby cały czas, a jeśli nie jest, to w jaki sposób to jest komunikowane, czy raz jest, raz nie jest. To wszystko nam jakby pokazuje taką, no właśnie, taką, daje nam taką matrycę pierwszą i później my w dorosłym życiu bierzemy tą mapę za każdym razem, kiedy myślimy o sobie, kiedy patrzymy w lustro, kiedy chcemy iść poprosić o podwyżkę, kiedy chcemy poprosić partnera o coś, kiedy wchodzimy w związek, to tam na początku to jest, tylko później już nie wiemy, że to jest tam. Dokładnie tak. No właśnie, a jak ta relacja z mamą przekłada się na nasze związki partnerskie? Czy kiedy jest ta rana, to my będziemy w jakiś sposób źle wybierać albo doświadczać trudnych relacji? Tak, właśnie dlatego, że ta relacja z mamą jest taką relacją pierwszą, z najważniejszą osobą, z najbliższą osobą. Ta mama jest najbliższa. Od tej mamy zależymy, tą mamę bardzo kochamy. To później, kiedy się zjawia osoba, którą kochamy, od której w jakiś sposób zależymy, a naturalnie w związku od siebie nawzajem zależymy też jakoś w taki zdrowy sposób. I to jest jak najbardziej okej. Okay. I właśnie ta osoba jest bardzo bliska, to naturalnie zaczynają nam się odpalać te wszystkie rzeczy, które miały miejsce w relacji z mamą, bo tam była nasza bliska relacja. I to jest taki często też dramat, no właśnie dramat, dopóki my tego nie zaczniemy świadomie uzdrawiać. Ale no dla mnie to był dramat, kiedy ja po iluś związkach mówię, nie, no po prostu ten sam typ, ja już wszystko wyeliminowałam, ja już się przyglądałam.
i to miało być inaczej, i ja już tyle pracuję, i ja już to wiem, a po prostu ląduję i kończę zawsze w tym samym. I w pewnym momencie jakby świadomie zdecydowałam, że to w ogóle nie chodzi o to, żeby teraz usuwać osoby z mojego życia, żeby kończyć relacje i zaczynać gdzieś od nowa ciągle, tylko trzeba wziąć na tapetę to, co się dzieje we mnie w relacjach, co ja odgrywam, jakie schematy się powtarzają, no i właśnie zaadresować to tam do źródła, do tej relacji z mamą przede wszystkim. Z tatą oczywiście też, jakby warto uzdrawiać obie te relacje, ale tam się to zaczyna. I kiedy to robimy? W ogóle dla mnie to jest takie... Ja lubię tak jakby łapać moich klientów na tym, im to uświadamiać. Czasami to jest nawet śmieszne, chociaż to jakby jest w tym taki dramat, ale to jest śmieszne, jak ktoś opowiada o swojej mamie i ja zapisuję, a później pytam o związek i osoba używa dokładnie tych samych słów, sformułowań, zdań, których używała mówiąc o mamie. I gdyby nie to, że mamy to zapisane, a czasem nagrane, to możemy się cofnąć i powiedzieć, ale wcześniej to w ogóle jakby nie widać, że to jest tak podobne. I to jest takie, ta nasza nieświadomość właśnie, podświadomość, to nasze dziecko wewnętrzne ma tak decydujący głos, że myślę, że nawet gdyby stało mnóstwo osób z zasłoniętymi twarzami, gdyby postawić kobietę, która ma wybrać partnera i oni tam stoją z zasłoniętymi twarzami, to ona wybierze tego, który jest najbardziej, puzelkiem najbardziej pasuje do jej zranień, no po to, żeby właśnie to zrobić. Najbardziej pasuje do tego, czego ona oczekuje właśnie w bliskich relacjach na podstawie matczynej rady. No to jest bardzo ważne, co mówisz, bo faktycznie sama zauważyłam z własnego doświadczenia, że też mnóstwo rzeczy właśnie takich z dzieciństwa, trudności przekładałam na swoje relacje i wiem, że no sporo osób ma z tym trudność. Ale powiedz mi, czy są jakieś szczególne cechy, które mogą się ujawniać właśnie u kobiety w relacji z mężczyzną, kiedy ona tą ranę ma gdzieś tam właśnie w relacji ze swoją mamą? Czy są jakieś szczególne rzeczy, na które ona by mogła właśnie zwrócić uwagę i uświadomić sobie, że potrzebuje tego uzdrowienia? Tak, jest mnóstwo takich cech i są jakby grupy takich cech, w zależności właśnie od tego, jaki mamy też cel przywiązania, czyli czego się właśnie nauczyłyśmy w relacji z mamą. I jest taki bezpieczny styl przywiązania, który polega na tym, kiedy tam wszystko było względnie okej. To znaczy ta mama oczywiście miała wady i nie była zawsze dostępna, ale była na tyle dobrą matką, zresztą jest taki właśnie koncept psychologii, który mówi, że jest wystarczająco dobrą matką, że to dziecko mogło się dobrze, zdrowo rozwijać. I osoba, która ma bezpieczny styl przywiązania, wejdzie w związek bez tych dużych projekcji właśnie, czyli widzę drugą osobę, ja jestem pełnią, ty jesteś pełnią i po prostu idziemy przez świat razem. Natomiast poza bezpieczne style przywiązania, styl lękowy, kiedy ta mama na przykład jest niedostępna, czy lękowo ambiwalentny, kiedy mama jest raz dostępna, raz niedostępna. Nigdy nie wiadomo, czego się spodziewać. Na te same sytuacje reaguje raz bliskością, a raz odrzuceniem. I to u dziecka wywołuje takie przyciąganie, taką kleistość ogromną do matki. Bo z kolei nie wiem, czy tym razem ona będzie i będzie dostępna emocjonalnie, czy nie, to ja ją chcę skumulować, bo w każdej chwili może zniknąć. Ja nie mogę przewidzieć, kiedy ona zniknie i mnie odrzuci, więc chcę być cały czas z nią. I jeszcze jeden styl, zdezorganizowany, kiedy było bardzo dużo przemocy, takiej przemocy i ogromnego cierpienia w relacji z matką. Więc te wszystkie pozabezpieczne, w zależności od tego, który to będzie z tych stylów, to taka jakby grupa zachowań i cech w relacji nam się uaktywni. Natomiast warto zastanowić się przede wszystkim nad tym, co ja powtarzam w bliskich relacjach, czyli co w tym związku, moim obecnym, ale też może w poprzednim, ja odczuwałam cały czas, bez względu na to, kto to był. I to jest taka emocja, czy taki stan, który cały czas wraca. Na przykład się czuję regularnie odrzucona. I cały czas mnie odrzuca. Cały czas robi coś, co sprawia, że się czuję odrzucona. Nie odpowiada, albo gada ze mną po prostu jak ze ścianą, gdzieś jest odwrócony, a mnie tak boli. Nie odpowiada mi na wiadomości, czy się wycofuje za chwilę. Z jakiegoś powodu, którego ja nie rozumiem. I warto się temu przyjrzeć, bo być może właśnie znamy to z tej dynamiki relacji z matką i tak naprawdę w jakiś sposób podświadomie oczekujemy, że to tak będzie. I to jest takie, no znowu właśnie ten dramat, który polega na tym, że
Z jednej strony to jest dla nas bardzo raniące, a z drugiej strony to jest coś, co znamy. Tak jest w domu, tak było z tą mamą, a przecież mama mnie kocha, przecież mama jest najbliższą dla mnie osobą, więc jeśli ja jestem w domu, ja jestem jak u mamy, to znaczy, że świat idzie do przodu, że świat się kręci, że jest bezpiecznie i że ja żyję. I to jest takie straszne, że my możemy widzieć to, te nasze zranienia, te nasze schematy, a jednocześnie bardzo bać się z nich wyjść. No bo jak inaczej, skoro znamy to od dziecka. I to też jest takie trudne, bo to uzdrowienie matczynej rany ma takie dwie płaszczyzny. Jedna to jest wewnętrzna, czyli przyglądanie się, kontakt z dzieckiem wewnętrznym, praca z emocjami. Natomiast druga płaszczyzna to jest działanie na zewnątrz. I też często wytrzymanie tego jakby napięcia, czy podjęcie ryzyka zrobienia czegoś inaczej, w inny sposób, mimo że się boimy, z zaufaniem, że to jest dla nas dobre. Ja to nazywam samoopieką. Kiedy ja już wiem, że to, że tam się uwieszam na nim i chcę, żeby mi teraz wszystko dał i powiedział, bo ja nie wytrzymam, taka się czuję odrzucona. Wiem, że to jest ze schematu. I tutaj ukochuję tą Aurorkę i z nią jestem. Ale na zewnątrz muszę jakby zademonstrować i pokazać sobie i też mojej relacji, że ja już to ogarniam i nie pójść i się nie wieszać, tylko dać przestrzeń drugiej stronie. I to jest często tak trudne, bo my właśnie jak to dziecko chcemy iść za tym partnerem na przykład, nie? I tam oczekiwać, że da nam to, czego mama nam nie dała do tej pory, że tym razem to się inaczej skończy. Załóżmy, że kobieta uświadamia sobie, że bardzo często właśnie w relacjach odczuwa lęk właśnie przed odrzuceniem. Czy ona może to przepracować właśnie na którymś z twoich warsztatów? Nie mam warsztatu, który dotyczyłby samego lęku przed odrzuceniem. Natomiast wszystkie te schematy, które pojawiają się w relacji, a są spowodowane matczyną raną, to przyglądamy im się właśnie podczas warsztatu uzdrawiania matczynej rany Spirala Życia. To jest taki roczny warsztat, on jest długi i on jest, to jest w ogóle taki proces grupowy też, dlatego że ja go prowadzę w grupie i jesteśmy, oprócz tego, że jest platforma i że są lekcje konkretne do wykonania, gdzie jest mnóstwo pytań, mnóstwo zadań praktycznych, które po prostu trzeba wyrobić i się stawiać regularnie do tego, to mamy grupę na Facebooku, gdzie jesteśmy ze sobą cały czas i mamy też spotkania na platformie Zoom, Kręgi Emocji, gdzie na bieżąco też dzielimy się tym, co się u nas pojawia w czasie tego procesu. I to jest też ciekawe, bo to jest taki warsztat, który też się rozwija razem ze mną, bo ja go kiedyś prowadziłam przez określony czas. On trwał 10 tygodni na początku i ja myślałam, że to jest taki czas, kiedy ja mogę przekazać właśnie tą całą wiedzę i tak komuś pozwolić, by pójść z tym. I to rzeczywiście działało. Natomiast to, co ja często zauważam, to, że ta matczyna rana właśnie, to nie jest coś, co my właśnie możemy odhaczyć i sobie zrobić warsztat, czy zrobić sobie jakieś kolejne lekcje i mieć zrobione na liście, tylko to jest coś, z czym my właśnie tak po tej spirali, dlatego to jest spirala życia, cały czas idziemy i ta spirala idzie w górę i coraz szerzej i te same miejsca, które ja na przykład uzdrawiałam w relacji ze sobą na początku, to później uzdrawiałam w relacji z moim partnerem, a teraz na przykład uzdrawiam w relacji na przykład z moimi klientami, że to są te same tematy, tak jak ja się czułam odrzucona w relacji z moim partnerem i to uzdrowiłam, to później za jakiś czas patrzę, kurczę, to ja się teraz czuję odrzucona przez tych moich subskrybentów na YouTubie, że oni mnie nie lajkują. Nie? Że kolejny etap i to jest niesamowite, jak ta sama rana właśnie na różnych płaszczyznach daje w inny sposób o sobie znać i to jest proces. Dlatego w tej chwili spirala trwa rok i można po tym roku przedłużyć, bo to jest stała przestrzeń, do której można dołączyć dwa razy w roku i tam jesteśmy po prostu cały czas. Z tym właśnie założeniem, że jak ja nawet tutaj uzdrowię to swoje poletko jakieś jedno, to na pewno za jakiś czas może mi się pokazać gdzieś szerzej i dalej mam dostęp, i dalej jestem, i dalej się przyglądam. I to tak, moim takim założeniem jest, żeby to poszło w taki nawyk, że to nie jest tak, że ja uzdrowiłam swoją matczyną ranę. Ja się nauczyłam ją uzdrawiać i ja cały czas w tym jestem. I ja nie zamierzam skończyć jakoś szybko, bo to po prostu stało się moją drogą w tej chwili. Czyli wszechświat zewnętrzny i różne osoby będą nam w pewien sposób pokazywały cały czas, co my mamy do jakby poprawiania, do uzdrawiania, żeby to się w nas wzmocniło, tak? Tak.
Tak, i też żebyśmy, bo to też nie jest tak, to jest jeden z takich mitów rozwoju i sama w niego wpadłam kiedyś. To też nie jest tak, że jak my uzdrowimy, to znaczy, że już jesteśmy inną osobą, albo że ta rana zniknęła, albo że mnie nigdy nie zaboli. To mnie nadal boli, bo kiedy ktoś mnie odrzuca, to mnie nadal boli. Ja nie stałam się kamieniem czy psychopatką, ja nadal mam te emocje. Różnica jest taka, że to już nie jest dla mnie studnią bez dna i że mnie to nie pochłania na wiele dni, tylko ja potrafię się sobą zająć w tym, ale przede wszystkim zmienić swoje działanie. Bo to jest ten problem największy, że to, że my mamy jakieś zranienie, jakąś ranę z przeszłości, z dzieciństwa, to nie tyle chodzi o to, że teraz to nas boli i ma przestać boleć. Ponieważ nas to tak bardzo boli, to my nie potrafimy się jakby zaopiekować sobą. My nie potrafimy stawiać granic, my nie potrafimy jakby odnaleźć się w tym codziennym funkcjonowaniu w świecie. I teraz jak ja to uzdrawiam, ten ból, to nie to, że to zniknie, mnie nie będzie bolało. Tylko ponieważ ja wiem, że mnie to boli, ale już to opatruję, już umiem się tym zająć, to ja teraz postawię granicę, zaopiekuję się sobą i inaczej się zachowam niż kiedyś. To jest ta zmiana. Okej. Mam taki przykład, to znaczy załóżmy, że dziecko doświadczyło przemocy fizycznej w domu rodzinnym. No zakładamy, że powiedzmy, no to ojciec używał tej przemocy, natomiast mama nie reagowała, tak? Czyli nie broniła tego dziecka. Czy to jest wtedy bardziej też rana taka z mamą czy z tatą? Jak wtedy podejść do takiej sytuacji? To jest tak samo matczyna rana, dlatego że to oczywiście tutaj przemoc idzie z obu stron i to jest ogromna rana dzieciństwa i ojcowska rana tak samo, bo ten ojciec był tym przemocowym rodzicem. Natomiast to, że jeden ojciec jest widoczny, jeden rodzic jest widoczny i coś robi, to zupełnie nie zwalnia z odpowiedzialności drugiego rodzica. I to jest to, co jest częste bardzo w naszej kulturze. I ja sama zaczynałam od swojej ojcowskiej rany. Skupiałam się na ojcu. Mój ojciec jest alkoholikiem i on był bardziej widoczny. I rany, które płynęły od niego, były bardzo widoczne. I cierpiałam nie tylko ja, ale cała rodzina. I ta moja mama była taka biedna z tego powodu. I to jest to, co my często robimy, że się skupiamy na tym, co jest bardziej widoczne. Na tej osobie, która bardziej krzyczy, która bardziej bije, która robi coś. Natomiast bardzo często ta przemoc niewidoczna jest tak samo przemocowa, tak samo ważna i tak samo raniąca. I warto się w takich sytuacjach, jakby w takich momentach zastanowić, to gdzie była, tak? ta druga strona. Tak? Ta mama, która przyzwalała, ta mama, która patrzyła, dlaczego ona nie zareagowała. I teraz oczywiście jak to robimy, to też jest bardzo ważne w całym procesie uzdrawiania matczynej rany, że my nie robimy tego po to, żeby teraz tą matkę oskarżać, czy żeby jej coś wypominać, czy żeby mówić, kto jest dobry, a kto jest zły. Tylko żeby skontaktować się z tym, co mi to robi, jak to na mnie wpłynęło. Że dla mnie jako dziecka, jaki to był komunikat, że bliska mi osoba widzi, jak ktoś mnie krzywdzi i nie reaguje. I to jest taka wtedy, no straszna to jest rana, Sylwia, bo to jest rana nie dość, że ktoś mnie bije, tak, ktoś mnie krzywdzi, to tam jest ktoś, kto mógłby mnie obronić, a tego nie robi. Więc to jest takie totalne uderzenie w takie podstawowe poczucie bezpieczeństwa, że jest na tym świecie ktoś, kto stanie w mojej obronie. I to już wtedy w relacji z matką tutaj, no to jest totalna utrata zaufania. Widziałaś, a nic nie zrobiłaś, mamo. Tak, tak, no ja zdaję sobie sprawę, że to jest trudne, ale wiesz, w życiu naprawdę dzieją się trudne rzeczy i ludzie czasami no nie wiedzą, co z tym zrobić, nawet boją się sięgnąć po pomoc, dlatego chciałabym, żebyśmy w pewien sposób o tym głośno porozmawiały, bo być może będzie to dla kogoś już nawet pewna świadomość, jakimś uzdrowieniem i może komuś otworzy to gdzieś tam, właśnie poruszy wewnętrzne dziecko, które jakby wymusi proces, wymusi jakąś drogę do uzdrowienia, bo wiem, że to czasami się inaczej nie da. Ale posiłkując się tym przykładem, który podałam wcześniej, załóżmy, że właśnie rodzic był, tata przemocowy, mama nie reagowała. Czy dziecko na przykład, które doświadcza przemocy fizycznej, może później w życiu dorosłym, kiedy stworzy relacje, przyciągnąć osobę również, która w jakiś sposób będzie ją, to dziecko krzywdziła fizycznie, i czy może mylić miłość właśnie z tym doświadczeniem, powiedzmy, bicia czy przemocy? Czy może jemu się wydawać, że to jest
okazywanie miłości, taka forma? Tak, może tak być i właśnie ten problem jakby i trudność tego polega na tym, że to się dzieje często nieświadomie. Znaczy ktoś wie, że okej, to nie jest w porządku i ja, nawet mogą iść za tym takie deklaracje na tym świadomym poziomie, że ja już nigdy nie pozwolę, żeby ktoś mnie skrzywdził i ja na przykład nigdy się nie zwiążę z alkoholikiem, ja się nigdy nie zwiążę z toksyczną osobą czy z przemocową osobą. Natomiast i tak lądujemy w tej sytuacji, kiedy to się odtwarza w jakiś sposób. I to jest straszne i to wywołuje taką, no właśnie, takie poczucie beznadziei często u tych osób, no bo właśnie, ja tu logicznie coś, a tam od środka i tak mnie ciągnie, że to się odtworzy. I to jest niesamowite, bo ja to nazywam dramatem i to jest takie straszne w tym, ale z drugiej strony, jak na to popatrzymy z takiej szerokiej, bardzo wyższej perspektywy, to jest błogosławieństwo, dlatego że każda trauma, każda rana, która zadziała się w relacji, to również w relacji ma szansę się uzdrowić. I często my właśnie dzięki temu, chociaż to jest trudne, ale dzięki temu, że my w dorosłym życiu odtworzymy te warunki, wejdziemy w to ponownie, to my się możemy przyjrzeć temu. To my patrzymy, okej, ale to nie jest pierwszy raz. To ja już tego doświadczyłam kiedyś i kiedyś byłam bezbronnym dzieckiem, które nie mogło stanąć w obronie. Co więcej, ta mama patrzyła na przykład, tak jak z tego przykładu twojego, i nie zareagowała, ale ja teraz zrobię inaczej. Tylko właśnie, żeby móc zrobić inaczej, żeby móc zareagować inaczej i tym razem siebie ochronić, to trzeba spojrzeć najpierw na siebie w tamtym kontekście. Spojrzeć na to dziecko, którym się było i uznać, że ja wtedy naprawdę nie mogłam i co to dla mnie znaczyło. I kiedy my to opłaczemy, kiedy my się skontaktujemy z dzieckiem wewnętrznym w nas, które ciągle tam jest, bo dla tej części nas to się często nie skończyło. Ono tam jest i rozpacza i czeka, aż ta mama przyjdzie i uratuje. I kiedy my tam wejdziemy i te emocje uznamy, to wtedy jakby, no właśnie uznanie tych emocji jest jakby takim pozbawieniem paliwa tego całego schematu. Bo to te nieuznane emocje i to dziecko, które tak jakby stoi tam, siedzi tam na tej tamie przed emocjami, na tej tamie, która mówi, ta przeszłość jest zamknięta, ja już nie chcę o tym mówić, ja już to mam za sobą, w ogóle do tego nie wracajmy, a tu buduje swoje zdrowe życie, tylko że on jest przemocowy, ten partner, to dziecko tam siedzi i mówi, to ja sobie tu poczekam i tak ci świat ustawię, że ty będziesz musiała zajrzeć, że ty w końcu przyjdziesz i mnie stąd zabierzesz. I my tak odtwarzamy i to są... No właśnie dramaty z tego naszego od dołu podejścia tutaj na ziemi, ale z perspektywy duszy to są takie sytuacje, które są błogosławieństwem, bo my możemy właśnie odzyskać tą część siebie utraconą. Bo wtedy jak się zamykamy na tą przeszłość, na to, żeby nie czuć, żeby to już mieć za sobą, żeby zapomnieć, to się zamykamy na tą część siebie, która ma też mnóstwo do zaoferowania właśnie, na tego demonka, o którym rozmawiałyśmy na początku, który się potem zamienia w złote dziecko wewnętrzne. Okej. Jeżeli kobieta faktycznie miała jakąś trudną relację z mamą, to czy może przerzucać te swoje rany na swoją córkę bądź inne osoby wokół siebie? Tak, jak najbardziej. To jest w ogóle bezpośrednie przełożenie matczynej rany jest na nasze relacje, nasz związek, ale też na naszą relację z dziećmi. Dlatego, że ja nie jestem w stanie dać dziecku czegoś, czego sama nie mam w sobie. I teraz nie chodzi o to, że nie mam, że nie miałam w dzieciństwie, tylko że nie mam w sobie. I naturalnie, jeśli ja nie miałam w dzieciństwie poczucia bezpieczeństwa, nie miałam w dzieciństwie wsparcia, jeśli w dzieciństwie czułam dużo lęku, to teraz może być mi trudno mojemu dziecku pomóc zbudować poczucie bezpieczeństwa. Ono tego ode mnie nie poczuje. Ja mogę robić różne rzeczy, mogę to tłumaczyć, ale ono i tak odczuje to, co jest na tym nieświadomym poziomie. Tak? To jest niesamowite w ogóle, jak nasze dzieci biologiczne nam pokazują i często nas przywołują do tego nieświadomego, do tych właśnie trudności naszych wewnętrznych. I też nie chcę iść w stronę, że jak czegoś nie mam w dzieciństwie, to tego nie dam dziecku. Jak czegoś nie mam w sobie, to tego nie dam dziecku. I właśnie po to uzdrawiamy matczyną ranę, żeby umieć to zbudować w sobie, żeby zmierzyć się z tym, co było trudne w dzieciństwie, jak to na nas wpłynęło. Uwolnić te emocje, żeby to nie musiało właśnie odtwarzać się w tej relacji z dzieckiem. Zadbać najpierw o siebie, stworzyć, ja to nazywam wewnętrznym rodzicielstwem, kontaktem z matką wewnętrzną, kiedy ja dla siebie, dla tego swojego dziecka wewnętrznego staję się tą kochającą, wspierającą matką, której ono
nie miało nigdy, przynajmniej nie tak, jak potrzebowało. Oczywiście ta matka biologiczna mogła się starać, mogła dać wiele, ale zawsze jakiś głód miał prawo też pozostać. Więc teraz mam tą matkę wewnętrzną moją, która jest dla mnie idealnym rodzicem, wspierającym rodzicem, jednocześnie taką przestrzenią, w której ja też mogę opłakać to, że no nie wrócą pewne rzeczy, nie cofnę czasu i pewne rzeczy na zawsze pozostaną stracone, ale samo opłakanie tego daje przestrzeń na nowe właśnie, że ja już nie jestem, ta moja energia nie jest zawieszona na tym bólu, na tym, co stracone, na tym, że ja czekam teraz, aż to wróci, tylko ja mogę tworzyć nowe. I często to nowe właśnie tworzę no, w relacji właśnie z moim dzieckiem biologicznym, gdzie to, czego ja nie doświadczyłam, mogę doświadczyć teraz od drugiej strony jako matka z dzieckiem i dawać to, co najpierw dałam sobie, czyli siebie uczę się, sobie uczę się matkować po to, żeby być dobrą matką dla mojego dziecka biologicznego. W innym wypadku to będzie bardzo się przykładać. I to też jest takie niesamowite, Sylwia, bo my możemy tych partnerów też zmieniać często. I możemy mówić, a to zły człowiek był, przekreślam go, toksyczny w ogóle, znajdę jakieś tutaj zaraz filmy, upewnię się, że był toksyczny, wykasuję z mojego życia i dalej szukam tego idealnego. I możemy robić to do czasu. I często nasz partner nie zmotywuje nas tak jak nasze dziecko biologiczne, ale to dziecko jest i ono nam odtwarza i znowu nie możemy powiedzieć, ej, toksyczne jest, pójdę wymienię, tak? Tylko trzeba się wziąć do roboty i często właśnie w tej relacji najwięcej jesteśmy w stanie uzdrowić. Mhm. Tak, tak, tutaj masz rację, czasami faktycznie to dopiero dziecko, kiedy mamy taką większą, odczuwamy większą miłość, taką już bezwarunkową, kiedy doświadczamy tego po raz pierwszy, faktycznie ma na nas większy wpływ, żeby coś zacząć ze sobą robić. Wiemy już, że ciężko będzie ułożyć sobie relację partnerską, bądź też właśnie z dzieckiem, kiedy mamy nieuzdrowione nasze dzieciństwo, ale czy są jeszcze jakieś inne, na przykład negatywne takie sytuacje, które mogą nas w życiu spotkać, kiedy nie ruszamy tych naszych ran, czy może w pracy zawodowej, albo w jakichś innych relacjach? Tak naprawdę każdy obszar, właśnie to jest takie dla mnie intrygujące i ciekawe, że każdy obszar możemy odnieść do tej naszej mapy pierwszej. Ja bardzo lubię patrzeć tak symbolicznie na nasze dzieciństwo, na kontakt z dzieckiem wewnętrznym. I tak jak teraz właśnie, tak jak rozmawiałyśmy chwilę przed nagraniem, rozmawiałyśmy właśnie o tym, że był webinar mój o relacji z pieniędzmi, że ja teraz mówię o relacji z pieniędzmi w kontekście właśnie doświadczeń z dzieciństwa, to naprawdę to jest niesamowite, że właśnie ta relacja z matką jest taką matrycą pierwszą, gdzie mamy wszystkie zapisy. W bliskich relacjach albo w relacjach oczekuj tego. Jak potrzebujesz, to licz się z tym. Jak się źle czujesz, jak przeżywasz trudne emocje, to spodziewaj się, że cię potraktują tak i tak. My mamy pełno takich nieświadomych właśnie zapisów. I później w każdej relacji, ale w każdej, w relacji z ciałem, w relacji z jedzeniem, w relacji z finansami, w relacji z przełożonym. Ja nawet jakby rzeczy, typu pieniądze właśnie, lubię sprowadzać do takiego założenia, że to jest właśnie jakaś relacja moja. Moja do czegoś, moja z czymś. I tam też to będzie dawało o sobie znać. I to, czy ja na przykład pójdę po podwyżkę, czy nie. I co ja w związku z tym czuję, jak ja siebie będę oceniać wtedy. To też mi będzie dużo mówiło na temat mojej relacji z matką. I jeśli ja się nauczyłam w dzieciństwie, że moje potrzeby nie są brane pod uwagę, że jak ja coś mówię, to może być co najwyżej wyśmiane, to naturalnie ja nie zajmę głosu. Ja się nie odezwę w gronie znajomych czy na jakimś spotkaniu w pracy. I tak naprawdę, jak zapytamy siebie w każdej jednej sytuacji zawodowej, jakiejś przyjacielskiej, w relacji z pieniędzmi, w relacji z ciałem, jak zapytamy siebie, zobaczymy, jak się czujemy, czego doświadczamy trudnego i pójdziemy, tylko tak naprawdę trzeba jakby dać sobie czas, żeby tak się skontaktować z esencją tego, jak ja tutaj się czuję, o co tak naprawdę chodzi i odłożymy trochę na bok historię, bo na historii my się często możemy zawiesić, że ten szef to jest taki i taki, a tamten nie dał podwyżki i nasza firma to ma w ogóle teraz taką strukturę i była pandemia, my zawsze znajdziemy jakieś powody racjonalne, dla których to może tak być. Natomiast powód najważniejszy jest taki, że to ciebie spotyka. Więc tu, tam jest coś głębszego, tam jest jakiś twój zapis.
jak skupimy się na tym, co tak naprawdę czujemy, a później po nitce do kłębka, gdzie ja się tak jeszcze czułam, a co ja myślę o sobie w tej sytuacji, a skąd ja w ogóle mam pomysł, żeby tak o sobie myśleć, może ktoś o mnie tak powiedział, może ktoś tak o mnie pomyślał, a może ktoś tak myślał o sobie i obserwowałam, na przykład moją mamę, która przez lata nie prosi o podwyżkę, a narzeka w domu, że powinna więcej zarabiać. Zawsze dojdziemy do dzieciństwa i zawsze dojdziemy do zazwyczaj właśnie relacji z matką, z ojcem też naturalnie, ale lubię tak właśnie po nitce do kłębka i tak naprawdę wszystko sprowadzać do tego, ale nie na siłę, w sensie, że to się samo sprowadza, prędzej czy później. Mhm. Powiedziałaś, że nasze ciało też jest ważne i czasami są kobiety, które no mają trudności z nadwagą. I też często zakrywają się właśnie tym, że no ja to nie stworzę sobie związku, no bo ktoś na mnie nie spojrzy właśnie ze względu na tą moją wagę. Czy to również można w pewien sposób uzdrowić albo znaleźć rozwiązanie właśnie w naszych jakichś ranach, czy po prostu w naszym dzieciństwie? Tak, nasza relacja z ciałem jak najbardziej będzie odnosić do dzieciństwa i to ma wiele płaszczyzn. Jedną z nich jest to właśnie, jak ja byłam traktowana w dzieciństwie, jak traktowano moje ciało. W ogóle ciało nasze jest naszym dzieckiem wewnętrznym. Tylko dziecko wewnętrzne jest takie duchowe, a to ciało jest przejawem dziecka wewnętrznego na tym materialnym poziomie. Przecież to jest to samo moje ciałko, które ja miałam 15 lat temu, 20 lat temu, 30 lat temu. Tylko po prostu po jakimś czasie i trochę większe. Więc praca też z ciałem będzie bezpośrednio uzdrawiać naszą relację z dzieckiem wewnętrznym. Ale właśnie, jak mnie traktowano, jak się ze mną obchodzono. Bo dla dziecka ciało, to jest niesamowite, bo właśnie parę dni temu tak się nad tym zastanowiłam, jak rozmawiałam z synem, który tak się nie mógł obudzić i mówię, a która część ciała się nie może obudzić? A plecki się nie mogą obudzić, głowa? I on tak mówi, no mama, no przecież ja. I dla niego to było takie dziwne, że jego tak na fragmenty dzielą. Mówi, przecież ja. Dla dziecka ja to jest to ciało, więc jak się ze mną ktoś obchodzi, jak ktoś mnie traktuje, jak w momencie, kiedy wyrażam jakieś trudne emocje, niewygodne, kiedy to jest niekomfortowe dla otoczenia, z jakimi reakcjami się spotykam. I może tam nie padały słowa, może nie było przemocy, ale ktoś zwracał wzrok za każdym razem, kiedy ja wyrażałam złość, albo ktoś kazał mi wychodzić wtedy, kiedy płakałam, bo nie był w stanie utrzymać przestrzeni na mój płacz, więc automatycznie to mnie uczy tego, jak się obchodzić ze sobą i też z moim ciałem. I teraz na przykład nadwaga, czyli jak jest mnie więcej, no bo nadwaga jest wtedy, kiedy mam więcej tego ciałka do kochania, ale co się działo wtedy, kiedy było mnie więcej w domu? Czy mnie mama mogła pomieścić? Czy tata miał na mnie przestrzeń? Czy wtedy, jak byłam idealna, taka jak chciałam, a jak się wymykałam poza ramy, bo jeśli trzymamy w ryzach nasze ciało i ono za wszelką cenę chce to uzdrowić i chce nam coś odtworzyć, to ono się będzie nam wymykać poza ramy i poza te standardy nasze narzucone i powie, a teraz kochasz? Czy powiesz tak jak mama, że jak nie jestem taka jak oczekujesz, to mnie odrzucasz. Więc to ciało nasze też ma taki geniusz w sobie, ogromną mądrość i będzie nas, tak jak nasze dzieci biologiczne właśnie, odnosić do tego. Pokochaj mnie, nawet jak nie spełniam tych wszystkich twoich oczekiwań. I to jest jedna taka przestrzeń, czyli jak mnie traktowano, ale wiele rzeczy wynika z obserwacji, czyli zwłaszcza córka, która obserwuje matkę, bo ta mama mogła na przykład odnosić się do córki z największym namaszczeniem, do jej ciała i z miłością, ale co wieczór stawała przed lustrem i ze wstydem albo z miną obrzydzenia patrzyła na swoje ciało. I ta córka to widziała. I naturalnie, kiedy my obserwujemy coś takiego, mama, kobieta, ja kobieta, to jest moja mama, ja się z nią identyfikuję, utożsamiam, więc ja automatycznie zaczynam czuć to obrzydzenie do swojego ciała. I to jest coś, co możemy mówić, co też nas może zaskakiwać, bo możemy powiedzieć, okej, ale ta mama przecież naprawdę mnie kochała, była wspierająca. Ale umknęło nam to, że ona nie dbała o siebie. Więc tutaj jakby ciało też bardzo, no właśnie, jak potraktujemy symbolicznie, to też się nam tak rozwidlają takie drogi, gdzie możemy szukać tego właśnie sposobu na uzdrowienie. Często mówi się o pokochaniu samej siebie. Jak ty to interpretujesz? Czym jest to pokochanie samej siebie i jak kobieta mogłaby zacząć pracę właśnie z taką nauką kochania samej siebie i dbania o siebie i swoje potrzeby?
Duży temat. Duży temat, już mi się tak wybuchają mi takie popcorny w głowie, ale tak sobie myślę o tym, kogo możemy pokochać i kiedy możemy pokochać. Że ja nie mogę powiedzieć, że kocham tego człowieka, który tam poszedł ulicą. Ja go muszę poznać. Ja muszę wiedzieć, kim jest. Ja muszę stworzyć z nim relację i nawiązać więź. I my nie jesteśmy w stanie pokochać kogoś, o kim nic nie wiemy. Więc naturalnie, jak ja chcę pokochać siebie, to ja muszę zacząć poznawać siebie, kim ja jestem. Stworzyć ze sobą relację, poczucie bezpieczeństwa. Podjąć jakieś zaangażowanie i poświęcić energię też, mieć jakiś wkład w tą relację. I to jest to, co my często właśnie projektujemy na związek i to, czego naturalnie też jakoś w relacji chcemy, w związku chcemy. I mówimy, no ja bym chciała, no, jak byś chciała, żeby było w twoim związku, żeby było w partnerstwie. No chciałabym, żeby mnie kochał, no ale tak w ogóle kochał, tak akceptował, tak bezwarunkowo, nie? Że nie tylko jak jestem idealna, ale też moje wady, żeby tak no, kochał mnie bezwarunkowo. No i tego chcemy w relacji bliskiej. Więc naturalnie, jak chcę pokochać siebie, to muszę taką bliską relację ze sobą stworzyć. I to jest takie trudne właśnie, bo to wymaga pokochania tej brzydkiej tej części. Uznania, że okej, ja mam tutaj też swoje piwnice, swoje bagna, swoje wady i takie rzeczy, których no, nie było na nie miejsca w dzieciństwie. Teraz je chowam przed światem i nawet przed sobą, ale no, one chcą, żeby je pokochać właśnie, no tak jak w tej bliskiej relacji. Więc ja muszę zacząć też chcieć poznawać te części mnie takie, takie fe, nie? Takie brzydkie i zobaczyć, z czego one się biorą, co one tam, jaka historia się za nimi kryje, dlaczego one się tak boją pokazać też i ile mnie kosztuje ukrywanie tego, bo często właśnie jak to zaczynamy ukochiwać, jak z tym jesteśmy, to też odzyskujemy energię bardzo dużo w naszym życiu, bo ja w ogóle nie znam bardziej energochłonnej czynności niż upychanie tego wszystkiego gdzieś tam, czego nie kochamy i co nie było kochane w piwnicach, bo to się pcha, to chce wyjść, nie? No tak, czyli często zdarza się, że zużywamy bardzo dużo energii, żeby coś schować, upchnąć i się do tego nie przyznać, zamiast spożytkować tą energię na chociażby przyjrzenie się i uzdrowienie jakiejś części siebie, prawda? Tak, tak. Dla mnie to jest łatwiejsza droga. Mniej czasochłonna, mniej energochłonna, ale to też jest droga, do której trzeba dojrzeć. Trzeba być gotowym i niestety często właśnie jakieś kryzysy, jakieś trudne sytuacje, czy jakaś bliska relacja, do której się właśnie coś przedostało z przeszłości, jest takim restartem, takim momentem, że aha, to ja już naprawdę muszę, bo już tyle razy to przeżywałam, że nie chcę dłużej tego upychać. Ale do tego też trzeba dojrzeć. Zdarza się, że potrzebujemy ileś razy to powtórzyć, zanim poczujemy taką wewnętrzną gotowość do tego, żeby no, wziąć na warsztat to, co trudne, co niewygodne. Mowa dzisiaj przede wszystkim o dzieciństwie, więc chciałabym zapytać, kim w dzieciństwie chciała być Sylwia Kulesza, jak była małą dziewczynką? Miałaś takie marzenia? Tak, miałam takie marzenia i chciałam być archeologiem. Pierwsza wow. moja myśl, to pierwsze moje marzenie to chciałam być archeologiem. I tak sobie czasami myślę, że po części jestem tylko taką właśnie archeolożką dzieciństwa i lubię właśnie tam wracać i odkrywać te skamieniałości i odkopywać tym pędzelkiem delikatnie, no bo z dzieckiem wewnętrznym tak właśnie trzeba delikatnie, powolutku, tak jak ten archeolog, który no nie może z łopatą tam przyjść, tylko musi z pędzelkiem powolutku i wtedy ma szansę na odkrycie skarbu. Więc ja tak sobie myślę, że no to symbolicznie jakby utrzymałam to, natomiast nigdy w dorosłym życiu nie pomyślałam, żeby naprawdę w tą stronę iść. Mm-hmm. No tak, to trzeba faktycznie być archeologiem, no tak z szacunkiem do tych wszystkich wykopalisk, więc faktycznie w jakiejś części no, odgrywasz tą niesamowitą rolę, więc super. Powiedz mi, moja droga, gdzie można Cię znaleźć, jeżeli ktoś poczuje dzisiaj po tym naszym wywiadzie, po tej rozmowie, że jednak to jest ten czas, żeby coś zrobić, coś zmienić. Najchętniej i najbardziej zapraszam na mój kanał YouTube Aurora Mówi. I też zachęcam, żeby odsłuchiwać w kolejności
takie, jak to się publikowało, bo to jest taki zapis też mojej podróży. Tam pierwszy film, który w ogóle opublikowałam, to był właśnie po tym, jak ja poczułam, że ja muszę się tym podzielić, że to nie może być na darmo i że to jest tak cenne i tak potrzebne, że ja nie mogę tylko tego dla siebie trzymać. I oczywiście cały czas nagrywam, teraz trochę rzadziej, ale jakby też ta kolejność filmów pokazuje też mój proces i to, jak to się we mnie działo. Teraz przyznam, że troszeczkę z innej przestrzeni nagrywam, bo często nagrywam coś, co na przykład odkrywam w pracy, w sesjach z klientami. Coś, co wydaje mi się pomocne dla kogoś, a niekoniecznie tak jest mocno związane z moim procesem. Natomiast na początku to tak właśnie było. I też moja strona internetowa www.zapiskiaurory.pl. Tam jest zwłaszcza zakładka czytelnia i kolejna matczyna rana. Tam jest mnóstwo artykułów na temat matczynej rany, tego, jak wpływa na nasze relacje, związki, etapów też uzdrawiania matczynej rany. Jest naprawdę bardzo dużo treści, gdzie można czytać i też angażować się. Ja też często staram się pisać w taki sposób, który jest ćwiczeniem, jest jakąś praktyką, a nie tylko przekazaniem wiedzy. Więc tam serdecznie zapraszam. Bardzo Ci dziękuję. Jeszcze mam takie dodatkowe pytanie, teraz ono mi przyszło do głowy, bo często właśnie nazywasz swoje wewnętrzne dziecko Aurorą. Nie wiem, usłyszałaś to imię, tą nazwę, czy twoje wewnętrzne dziecko ci podało? Jak w ogóle można się dowiedzieć, jak się komunikować z tym naszym dzieckiem? Czy każde dziecko wewnętrzne ma jakieś imię? Nie każde. Często to jest imię takie, jakie jest zgodne, jakie my mamy rzeczywiście. Do mnie to przyszło akurat podczas spotkania z dzieckiem wewnętrznym, podczas spotkania takiej wizualizacji, kiedy ja no właśnie akurat sobie przepracowywałam i kontaktowałam się z takim poczuciem odrzucenia moim w relacji i takiej tęsknoty i tego, że no właśnie, że on nie przychodzi, że on nie wraca i wtedy zdałam sobie sprawę z tego, że ja, to, co ja czuję, to jest coś, co czułam już wiele razy w dzieciństwie. To mnie odniosło do akurat do wyjazdów regularnych do mojej babci na wieś, gdzie moja mama na długie tygodnie była nieobecna. Ja do niej bardzo tęskniłam i wtedy ja potrzebowałam wejść w tej wizualizacji tam i zacząć krzyczeć do siebie małej, że ja tu jestem i że chodź do mnie. Natomiast ja bardzo wyraźnie poczułam, że ty nie możesz, Sylwia, że ona nie zareaguje na Sylwia, no bo właśnie ta Sylwia, to mama tyle razy mówiła, tam było Sylwusiu, Sylwuniu i deklaracja, ale za tym nie szło działanie. I ja wtedy poczułam, że na Sylwia ona nie zareaguje, ty ją musisz po jej imieniu, żeby ona wiedziała, że ty do niej. I po prostu poczułam Aurora. To jest dla mnie niesamowite, bo to się działo wtedy, kiedy ja mieszkałam w Islandii. Aurora znaczy zorza polarna i ja często jej doświadczałam. I tak jak zapytałaś o moje marzenie na temat tego, kim chciałabym być w dorosłości, to jednym z moich marzeń w dzieciństwie było zobaczenie zorzy polarnej. I ta Aurora, nawet teraz jak mówię, to mam ciarki. I to imię tak przyszło jakby wtedy, ale ono nie przyszło tak po prostu, że ja sobie je wymyśliłam, tylko ono nagle tak jakby zostało odkryte, że ja zobaczyłam, że to ma sens, że ta Aurora mi towarzyszy od tak wielu lat. To też było niesamowite, Sylwia, bo ja jak zaczęłam właśnie nagrywać filmy i zdecydowałam się wspierać też w innych sesjach, to pierwsze osoby, które do mnie przychodziły, to przychodziły właśnie z takimi komunikatami i takimi magicznymi przypadkami, synchronicznościami. Ktoś mówił, że słuchaj, siedzę sobie na lotnisku Aurora, okazuje się, że jest takie w Stanach i mi się na YouTubie wyświetla twój film, więc musiałam. Albo ktoś zastanawiał się po moim filmie, czy umówić się ze mną na sesję i dostał perfumy o nazwie Aurora. Więc to były takie, ja po prostu czułam, że coś prowadzi, że tam jest coś głębiej, coś większego w tym wszystkim. Więc u mnie było tak z Aurorą. Natomiast często jest tak, że ktoś właśnie podczas wizualizacji czuje, po prostu czuje to imię. Zdarza się, że komuś się przyśni to imię. Zdarzają się takie przypadki, nieprzypadki. Na przykład, kiedy mówię komuś, okej, to wyślij intencję przed snem, poproś o imię, powie ci dziecko. No i sen nie przyszedł, nie? Ale rano był telefon i ktoś dzwoni i mówi, Lilia? Lilia? Mówię, nie, no nie, nie Lilia, Ania. A, to pomyłka, nie? I to była ta odpowiedź. Ta osoba czuła, że to było to. Więc często przechodzi różnymi drogami, nie trzeba jakby tego tak jasno słyszeć, czy mieć jakieś wizji. Natomiast to zawsze przyjdzie, jeśli wyślemy intencje. A czasami przychodzi też samo.
Czyli taka uważność nasza w ogóle, kiedy zaczynamy pracę nad sobą, jest bardzo ważna, bo te odpowiedzi, których szukamy, no, są w stanie do nas dotrzeć ze świata zewnętrznego, jak widać, pod każdą postacią. Tak, tak. I my też mamy te odpowiedzi w sobie. To też jest coś, na co ja często zwracam uwagę, bo nawet jak kogoś prowadzę w procesie, to często mówię, że ja tu jestem, ja się dzielę swoim doświadczeniem i czasami coś może widzę szerzej tylko dlatego, że mogę się rozejrzeć, a ty może się skupiasz na jakimś jednym punkcie. Natomiast ja ci mogę jakby wskazać, coś powiedzieć, pokazać, zobacz, tu jest drogowskaz, ale ty zawsze wiesz najlepiej. Zawsze to my wiemy, co jest dla nas dobre i te odpowiedzi są w nas i nawet jak korzystamy z czyjegoś wsparcia, to może być inspiracja, może być takie towarzyszenie bardziej, ale nam potrzebna jest taka dobra, bezpieczna przestrzeń, żeby te nasze odpowiedzi mogły się pokazać w odpowiednim momencie. Tego najbardziej potrzebujemy. Super. Bardzo Ci dziękuję za ten piękny, ale też w pewien sposób trudny wywiad, bo rozmawiałyśmy o rzeczach, które nie są łatwe. Ale mam takie wrażenie, że naprawdę trzeba rozpuścić to, co trudne, pokazać to, że tak powiem, światu i dać szansę, żeby każdy z nas mógł wzrastać, leczyć to, co trzeba, uzdrawiać i stawać się piękną, cudowną istotą, a my kobiety zwłaszcza tego potrzebujemy, żeby wracać do siebie, do tego naszego wnętrza i żeby tworzyć cudowne, piękne relacje. Jeszcze raz Ci bardzo dziękuję. Życzę Ci, aby no jak najwięcej uzdrowień kolejnych było w Twojej pracy, żebyś mogła się dzielić kolejnymi wspaniałymi doświadczeniami na swoich kanałach, tym, co się po prostu pięknego wydarzyło. Dziękuję Ci bardzo, Sylwia. Dziękuję Ci za spotkanie, dziękuję Ci za zaproszenie. Życzę i Tobie, i Twoim słuchaczom jak najwięcej właśnie takich uzdrowień, takich fajnych, tej magii właśnie życiowej, kiedy my już czujemy, że to nie jest po to, żeby się naprawiać, tylko żeby się odkrywać, żeby się ukochiwać i wtedy się pojawia taka piękna przestrzeń zrozumienia, akceptacji, ale też radości na to, co przyjdzie. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Ja również dziękuję i pozdrawiam wszystkie osoby, które mają okazję nas oglądać.